Poznaniu fotoplastykony są prawdopodobnie od 1923 roku. To urządzenie ma w sobie wiele właśnie elementów starych, mających około 100 lat. Silnik napędzający to jest typowym niemieckim silnikiem z okresu międzywojennego, starym. I tutaj robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby funkcjonował on jak najlepiej. Tak samo obręcz, po której się poruszają stereofotografie. Po wojnie był na ulicy Piekary zamontowany i do 1951 roku tam stał, a potem został przeniesiony na ulicę wtedy Czerwonej Armii i tam właściwie stał do 2005 roku. Najpierw się zajmowali nim, to co wiem, to państwo Franciszek i Adela Siwiec. Od nich to odkupił mój ojciec Władysław Rut. To my mamy taki uniwersalny komputer w głowie, nie? Że my patrzymy dwojgiem oczu i tu nam nasz komputer to wszystko sobie tam połączy i widzimy przestrzeń. Jeżeli by pan patrzył jednym okiem, no to przestrzeni pan nie zobaczy, żeby pan nie wiem co robił. Nie da się po prostu. Jeżeli my chcemy dwa zdjęcia zobaczyć, no to musimy też je tak pokazać, żeby każde oko widziało tylko swój obraz, nie? Jeżeli chodzi o fotoplastykę, no to to jest najprostszy sposób oglądania fotografii trójwymiarowej, ponieważ nie trzeba żadnych okularów przytłumiających, polaryzacyjne, czy anaglify, tylko mamy okulary z normalną soczewką. Czyli widzimy tak, jakbyśmy sobie jakieś okulary założyli. Fotoplastyka no to jest takie urządzenie do oglądania fotografii, powiedzmy. Więc czy my pójdziemy na wystawę, oglądamy w ten sposób pokazane fotografie, czy my będziemy oglądać fotografie fotoplastykonie, to my odbieramy jakieś wrażenia, mamy jakieś swoje myśli, które pozwolą nam oceniać to, co widzimy. Fotoplastykon nie powinien być czymś zamkniętym dla jakiejś grupy ludzi, tylko powinien być dla każdego, kto chce zobaczyć coś, czego nie widział. Z oczywistych względów chcemy, żeby jak najwięcej zdjęć prezentowało Poznań. Jest to dla ludzi ważne i pozwala przypomnieć historię miasta i Wielkopolski. Druga rzecz to wystawy tematyczne. Staramy się, żeby każda wystawa miała konkretny temat, konkretny problem. Chcemy w pewnym stopniu też za pomocą stereofotografii utrwalać to, co się dzieje w chwili obecnej w sztuce nowoczesnej. Więc żeby samo to doświadczenie wizualne jeszcze kładło dodatkowy ślad na tym, co tworzą współcześni artyści. To jest dość problematyczne i niełatwe dla nich też dopasować się do pewnych warunków ekspozycyjnych, które nie są typowe jak w przypadku normalnej wystawy, ale mogą być właśnie dzięki temu możemy osiągnąć dodatkową jakość, która może zafascynować zarówno odbiorców, jak i samych artystów.